Witam serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy bardzo fajną potrawę angielską. Kurczak z pieczarkami w białym sosie beszamelowym w cieście francuskim i będziemy to opiekali wszystko w piekarniku. Potrawa nazywa się Chicken Mushroom Pie. To jest typowo angielska potrawa. Do tego użyjemy filet kurczaka, czyli pierś kurczaka pocięta w takie suszne 2-centymetrowe kawałki, pieczarki. Będę je kroił na pół, żeby nie były takie duże. Tutaj już sobie przygotowałem sos beszamelowy, garnek do podsmażenia tego wszystkiego, ciasto francuskie. Później wszystko to będzie lądowało w piekarniku. Tam już pieczarki mam pokrojone, garnek z olejem jest już gorący. Wrzucam kurczaka, żeby się podsmażył. Za chwileczkę dodam pieczarki też, żeby się obsmażyły. Tutaj już mam przygotowany beszamel, tak jak już wcześniej powiedziałem. Beszamel robimy normalnie, tak jak się robi zawsze beszamel, czyli masło, mąka, troszeczkę mleka i to wszystko. Oczywiście kurczaka solimy i pieprzymy. Tak samo z naszym beszamelem, tak? Tak na pół. Ja podsmażam zawsze tak na pół, żeby nie był za bardzo smażony. Za szybko zamieszałem przywar, ale to nie szkodzi. Wrzuciłem już pieczarki, posoliłem, popieprzyłem. Chwileczkę to będę podsmażał i będę dolewał beszamelu. Później wsadzę wszystko w przygotowane foremki. Przykryję ciastem francuskim, posmaruję żółtkiem. Do pieca około 25 minut, 30 minut, 190 stopni i potrawa jest gotowa. Pieczarki już oddały nam wodę, to wszystko już tak jest na połowę ugotowane, upieczone. Jeszcze dodam do tego jakieś pół kostki bulionu z kurczaka. To zawsze nam wzbogaci nasz sos w paju. Do tego sosu dolewamy nasz sos beszamelowy. Wszystko mieszamy i za chwileczkę będziemy wylewali na formę. Po około 10 minutach nasz sos się zredukował. Teraz będziemy wyciągali kurczaka z pieczarkami do brytwanny przygotowanej. W zależności od tego, na ile osób jest taka brytwanna. I będziemy to wszystko przykrywali ciastem francuskim, przepraszam, się zrobiliśmy. Możecie podawać to z ziemniakami jeszcze dodatkowo. Już wylałem wszystko. Kładziemy na górę nasze ciasto francuskie. Boki możemy sobie zagiąć w zależności od tego, jak tam potrzebujemy. Możemy obciąć nawet, żeby było ładniej. Możemy wzorki jakieś namalować. Teraz smarujemy żółtkiem. Będzie piękne, brązowe. Około 25 minut, 190 stopni do piekarnika. I już danie gotowe. Do tego pire ziemniaczane i już obiad gotowy. Minęło już 26 minut. Już widziałem, że jest gotowy nasz paj. Wygląda fantastycznie. Proszę bardzo. Możemy oczywiście zaserwować w małej jakiejś foremce, tak jak ja, tutaj dla jednej osoby. Możemy to oczywiście pokroić, wyłożyć na talerz, dodać do tego pire ziemniaczane, troszeczkę sałatki i obiad mamy gotowy. Dziękuję bardzo. Proszę o lajki, o subskrypcję i zapraszam na następne filmiki.